Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja się nazywam Przemysław Szmaj, to już też na pewno dobrze o tym wiesz. Witam Cię w dzisiejszym odcinku. Oczywiście możesz się zdziwić, że taki jest tytuł odcinka, a w sumie nie inny, bo jakbyśmy się cofnęli w czasie, taki odcinek już miał miejsce. Owszem, wszystko się zgadza, tylko niestety YouTube'owi coś nie podpasowało i film został zdjęty, bo narusza jakieś tam wytyczne. Mniejsza o to, w porządku, ok YouTube. Zrobimy film na nowo, troszkę z naciskiem na zabezpieczenie, na bezpieczeństwo. Omówimy sobie wszystkie podstawy, omówimy sobie wszelakie, na zasadzie jedno narzędzie w tym odcinku. No i co, myślę, że będzie fajnie. Moi drodzy, słuchajcie, ważna rzecz. Jak już wam wcześniej wspominałem, powstał mój blog. Oczywiście blog jest cały czas na etapie rozwoju, może tego się trzymajmy. Ale powstała też grupa na Facebooku, gdzie możecie się do niej dołączyć, co też was zachęcam. Co więcej, możecie tam pisać o każdym problemie związanym z tematyki etycznego hackingu, cyberbezpieczeństwa, skali Linuxa. To będzie grupa, gdzie nie ma głupich pytań, mogą być ewentualnie głupie odpowiedzi. Możecie śmiało pytać, śmiało pisać, kiedy chcecie, jak chcecie. Dlaczego powstała taka grupa? Już wam tłumaczę. Sporo osób do mnie pisze na YouTubie, szukacie mnie na Facebooku, piszecie do mnie na Instagramie. Niestety ja nie zawsze mam możliwość odpisania i uważam, że jeżeli powstałaby taka grupa, która już w sumie powstała, bo ja ją założyłem, możemy się śmiało wymieniać wiedzą i nie mówię tylko, że ja, ale wy, moi widzowie, którzy mnie oglądacie, na pewno też macie jakąś wiedzę. Jeżeli chcielibyście się nią podzielić i pomagać też innym w edukacji z tej tematyki, myślę, że ta grupa byłaby fajnym rozwiązaniem. Także co? Powoli przechodzimy do dzisiejszego odcinka, także serdecznie was zapraszam. Okej, moi drodzy, dłuższy wstęp można powiedzieć, że mamy ze sobą. Jak widzicie w tytule, bo ja jeszcze nie wymyśliłem, jaki będzie tytuł tego filmu, także na pewno będzie coś związane z coś w stylu, nie powiedziałbym jak hakerzy, bo to takie troszkę naginane jest, cyberprzestępstw też nie. Generalnie coś wymyślę, ale zamysł dzisiejszego odcinka jest taki, jak włamać się na router. I do dzisiejszego odcinka zaopatrzyłem się w taki, no można już powiedzieć, troszkę archaiczny sprzęt. Działający, nie ma pytań. Proszę nie piszcie mi tylko w komentarzach, chłopie, oddaj to do muzeum, bo no mam go na potrzeby filmu, o i tyle. Działa, można się na niego włamać, można, także na ten temat powinien być skończony. Będziemy używać jednego narzędzia z systemu Kalinux oczywiście. I co? Pokażę wam jak, co? Włamać się na taki router, tak? Złamać hasło i można się pod niego podpiąć i buszować sobie po czyjejś sieci, no nie? Nie czyjejś, naszej, pamiętajcie, naszej. Nie wolno się włamać na cudze sieci, żeby nie był przypał. No, to co? To wiemy już, co będziemy robić, wiemy, na czym będziemy działać. Lecimy dalej. Zapewne nie raz, czy nie dwa oglądałeś jakiś film, gdzie przejawił się motyw, gdzie ktoś łamał czyjeś zabezpieczenia sieci, miał cały czas dostęp do tych zasobów. Czysty przykład, ekipa albo lub jeden haker siedzący w busie podjeżdża pod dom, oczywiście cel, wykonuje 10 uderzeń w klawiaturę, łamie zabezpieczenia, już w sumie jest w sieci oraz ma pełen dostęp do zasobów danej sieci. Generalnie wygląda to strasznie pięknie, pięknie, lecz w rzeczywistości to już tak naprawdę nie jest tak kolorowo. Zabieg ten jest mega turbo czasochłonny, zrobienie jednej kawy może być naprawdę mało, a wiecie mi, czasem i nawet 10 kaw to może być zdecydowanie mało, więc śmiało można wywnioskować, że ten proces jest tylko dla cierpliwych i turbo czasochłonny. Na samym początku może odpowiemy sobie na kilka prostych i wydaje mi się, że podstawowych pytań. Czym jest router na przykład? No i w sumie czym jest ten router, tak? A w sumie wiecie co? Router jest urządzeniem sieciowym. Tak, dokładnie. Router jest urządzeniem sieciowym, który służy do łączenia różnych sieci komputerowych. Jedną z najważniejszych i najpopularniejszych funkcji routerów jest, jak to co? Chyba już wiecie, ułatwienie oraz ustawienie połączenia między siecią lokalną, a dokładnie internetem. I można by sobie było powiedzieć, że wyróżniamy pewne typy, tak? Czyli typ przewodowy oraz bezprzewodowy, czyli to, na czym dzisiaj się głównie skupimy. I w sumie tak, to jest taka definicja troszkę po łebkach, tak aby było najprościej jak się tylko da.
idąc za ciosem, moglibyśmy sobie powiedzieć, okej, okay, to spoko, dobra, Przemo, ogarnąłeś, powiedziałeś, czym jest w sumie ten router, tak po łebkach, ale może byśmy jeszcze sobie powiedzieli, jakie są funkcje routera. No, to generalnie o podstawie powiedzieliśmy i funkcją taką innymi routera, no to co może być? Funkcje routera mogą się w sumie delikatnie różnić, wszystko zależy od producenta, modelu, specyfikacji, oprogramowania. No to co, lecimy. Z jedną z takich funkcji jest sieć dla gości, czyli nawet najprostsze modele routerów umożliwiają rozgłaszanie dodatkowych sieci bezprzewodowych. No to mamy jedno. Drugie, na przykład drukarka online, czyli tak zwany serwer wydruku, który jest dostępny dla wszystkich użytkowników w sieci lokalnej. Co dalej? Przykład serwer plików, czyli zapis oraz odczyt plików, czyli zamiast zbiegać z pokoju do pokoju z pendrive'em w dłoni, możesz spokojnie wrzucić dokumenty, pliki, jakąś muzyczkę, filmy na swój serwer plików. Co jeszcze innego? Na przykład monitoring online, czyli masz dostęp do monitoringu na przykład sklepu, firmy, domu i tego typu rzeczy, tak? Okej, okay, w sumie teraz pewnie zastanawiasz się, póki ja mi to wszystko, chłopie, opowiadasz. No, temat filmu inny, a tu męczysz było o czym innym. No nie masz racji. Teraz sobie wyobraź, że ktoś ma dostęp do wszystkich twoich zasobów w sieci, do twojej drukarki. Ktoś obcy widzi, co drukujesz, jakie dokumenty, czy są to faktury i tym podobne. Ktoś ma pełny dostęp do twoich plików, zdjęć z wakacji, czy filmów z nocnych igraszek z dziewczyną lub kochanką, tak, albo jeszcze, żeby było ciekawie, ma dostęp do twojego monitoringu, który masz podpięty do swojej sieci lokalnej. I teraz mi jeszcze chcesz powiedzieć, że nie ruszacie to? Okej, okay, rozumiem. A co jeśli jak ci powiem, że wredny, paskudny, przebrzydły, wcipski oraz turbo arogancki haker, czyli cyberprzestępca, skroi ci bezczynnie twoje ciężko zarobione pieniądze? I co wtedy? I tak, powiedziałem właśnie teraz o tym, że cyberprzestępca mógłby ci skroić pieniądze. No, de facto jest to realne za pomocą na przykład ataku DNS spoofing, o jakim wcześniej już powiedziałem. Jest taki też materiał na moim kanale, także jeżeli jeszcze nie oglądałeś, zapraszam cię do obejrzenia. Generalnie jest to ważna rzecz, o której dobrze byłoby, jakbyś sobie to obejrzał. Na czym polega taki atak DNS spoofing? W dużym skrócie, próbujesz się zalogować na stronę twojego banku, nie będę dawał tutaj przykładowych banków, bo nie chcę im robić reklamy. Próbujesz się zalogować na stronę banku, wyskakuje ci strona banku, logujesz się, a tak naprawdę logujesz się do pseudo podstawionej strony przez atakującego. Teraz możesz sobie jeszcze w sumie szybciutko w głowie powiedzieć, dobra, Przemo, biadolisz mi, mam zabezpieczenie SMS-em. Druga rzecz. Też będzie taki filmik u mnie na kanale. Atakujący może ci spreporować takiego SMS-a, znaczy spreporować, wyświetlić ci odpowiedni komunikat, a ty pod emocjami podasz ten kod. Także tak to wygląda. Oczywiście, użyłem słowa, może ci zrobić takiego SMS-a. Tak, oczywiście fejkowe SMS-y też możemy wygenerować sobie i wysłać do kogoś. Także to też nie jest najmniejszy problem. Także no, tak to niestety wygląda. Lecimy dalej. I teraz w sumie nuci mi się piosenka w głowie. Jak do tego doszło? Nie wiem. No dobra, ja jednak wiem. Otóż to, że komuś udało się przepnąć przez twoje zabezpieczenia routera. No, także tak to wygląda. Tak więc nawiązując do dzisiejszego tematu, pokażę ci, jak złamać hasło routera Wi-Fi za pomocą systemu Kali Linux i narzędzia Wi-Fi T. W pierwszej kolejności oczywiście musimy zaopatrzyć się w system Kali Linux. Jeśli jeszcze go nie posiadasz, to odsyłam się do mojego pierwszego filmu, gdzie pokazuję, skąd możesz go zdobyć oraz jak go zainstalować. Mam nadzieję, że się nie przerazisz, jak zobaczysz jakość tego nagrania mojego pierwszego filmu. Musisz mi też wybaczyć, to były też tak jakby to powiedzieć moje początki. Dobra. Oczywiście, słuchajcie, jeszcze jedna mega ważna rzecz. Ty rzeczywiście jest mega dużo ważnych, tak zauważyłem. Jest nam potrzebna jedna bardzo ważna rzecz do przeprowadzenia, można by powiedzieć, dzisiejszego laba, testu penetracyjnego, czy też ataku, tak jak lubicie. Jest nam potrzebny oczywiście taki adapter. Oczywiście nie musicie mieć identycznego. Ja korzystam z takiego adaptera z TP-Linka. W opisie będziecie mieć link do jakiegoś przykładowego sklepu albo do Google'a, do specyfikacji tego adaptera. Po co nam jest potrzebny? Słuchajcie, temat wygląda tak, że ja... Mowa teraz o mnie jest. Mam postawionego Kali Linuxa na VirtualBoxie i niestety nie spotkałem się jeszcze nigdzie z taką konfiguracją, która by umożliwiła
Może inaczej, jeżeli macie na przykład postawionego Linuxa, Kaliego Linuxa na laptopie, to siłą rzeczy, jeżeli macie kartę Wi-Fi w systemie, tak, w laptopie tam na jakimś Windowsie, tej karty fizycznie nie jesteście w stanie, przynajmniej tak mi się wydaje, przekazać do Linuxa. Linux to widzi jako połączenie ethernetowe, czyli przez kabel. I właśnie po to jest potrzebny nam taki adapter Wi-Fi, żeby wpiąć go do Kaliego, żeby Kali miał do niego możliwość, żeby Kali za pomocą tego oto adapteru mógł sobie spokojnie pracować z tym programem, jakim ci korzystamy. Także to dosłownie krótka taka informacja, bo dużo osób ma też właśnie problemy, dużo osób szuka w internecie odpowiedzi na to pytanie, dlaczego to narzędzie mi nie działa. No to proces odpowiedź właśnie dlatego. Teraz pokrótce o samym narzędziu Wi-Fi T. Po samej nazwie już śmiało możemy wywnioskować, że narzędzie ma coś wspólnego z siecią bezprzewodową Wi-Fi. Wi-Fi T jest narzędziem praktycznie w pełni zautomatyzowanym, którego celem jest atakowanie poszczególnych sieci oraz wielu sieci jednocześnie. Narzędzie umożliwia atakowanie sieci z szyfrowaniem WEP, WPA, WPA2 oraz VPS, sortowanie celów po sile sygnału, pozwala na przechwytywanie handshake'ów WPA, anulowanie uwierzytelnień, fałszowanie adresów MAC, przechwytywanie złamanych haseł oraz wiele innych. Czyli wiadomo już, że narzędzie w złych rękach o złym namiarze może troszkę namieszać. Słuchajcie, jeszcze jedna dosyć myślę, że ważna kwestia. To, co dzisiaj widzimy, to co dzisiaj przerabiamy, czyli złamanie tam hasła zabezpieczenia od routera, jest to użyte za pomocą narzędzia, które robi przynieść całą robotę za nas. Ale wierzcie mi, że istnieje wiele innych sposobów na złamanie zabezpieczeń, na zdobycie hasła od routera. Jest oczywiście wiele innych narzędzi, takim, jakbym miał wam podać na szybko z głowy, innym narzędziem jest na przykład narzędzie Fluxion. O czym, jak ono działa, to w sumie też nadaje się na materiał na osobny filmik, także spodziewajcie się, może za jakiś czas też przygotuję taki materiał, także musicie pamiętać, że tak jak wcześniej wam powiedziałem, sposobów na zdobycie hasła do routera jest naprawdę sporo, wierzcie mi, sporo, ale dzisiaj zajmiemy się właśnie tym narzędziem, które teraz sobie omawiamy, bo to jest narzędzie przynie w pełni zautomatyzowane, można by powiedzieć, że robi praktycznie 99% roboty za nas. Fajnie, no nie? Okej, słuchajcie, na potrzeby dzisiejszego odcinka skonfigurujemy sobie na szybciutko, ten router, który ja mam. Oczywiście będzie to konfiguracja najprostsza na świecie. Mógłbym powiedzieć, że standardowa, taką jak ma no, wielu użytkowników. Okej. Router mam już podpięty. No to co? Lecimy. Wpisujemy adres bramy. Wiadomo, jakie będzie login i hasło standardowe, jak to wszędzie jest. No i co? Jesteśmy w routerze. Przechodzimy do zakładki. Mamy nazwę, niech nazwa zostanie bez zmian. To nas za bardzo nie interesuje. Interesuje nas tutaj raczej ta opcja, Security Mode. No i dajemy WPA Personal. Jak widzicie, już sobie wcześniej ustawiałem, testowałem coś. Damy sobie standardowe hasło jako password i zapisujemy. Wszystko się zapisało. No to co, teraz nam nie pozostaje nic innego jak przejść do testowania przez Kaliego Linuxa. Zapraszam. Ok, no to co, całą konfigurację mamy już za sobą. Teraz co, musimy przejść do Kaliego Linuxa. Jak widzicie, mam narzędzie uruchomione, znaczy system storki. Teraz musimy sobie uruchomić narzędzie. Rzeczywiście narzędzie możemy sobie znaleźć z zakładki Wireless Attack, czyli to jest Wi-Fi T, jest ono tutaj, ale ja już przywykłem, że wywołuję go z poziomu terminala. Sorki. Rzecz jasna, na szybciutko to sobie zastopuję. Jak widzicie, u mnie nie ma żadnych problemów. No, czy pomijając te dwa tutaj, tak, z konfiguracją, jakiś tam problem. Rzecz jasna, jak sobie pierwszy raz instalujecie, zawsze narzędzie przy pierwszej instalacji pokazuje wam, że brakuje wam dwóch czy trzech pakietów, które trzeba nainstalować. Oczywiście w opisie filmu będziecie mieć instrukcję krok po kroku, jak to nainstalować. Nie martwcie się, jest to banalnie proste. Jeśli mnie pamięć nie myli, trwa to
dosłownie 3 kroki, musicie wpisać chyba 3 bądź 4 komendy, wszystko się już później robi w samo, robicie reinstall albo nawet nie będzie trzeba robić tego resetu z orki, więc będziecie mogli sobie śmiało to testować. No to co, sprawdzamy jak to wszystko wygląda, odpalamy na nowo, skanujemy sobie teraz sieć. Jak widzicie, znalazłem już sobie tą sieć, którą chciałem zobaczyć. Także mamy, to jest sieć Linksys. Jak widzicie, zasięg jest taki, nie inny, czyli jest ten gdzieś router w pobliżu mnie. Mamy tutaj encryption, czyli to szyfrowanie. Widzicie, mamy WPA-P jakieś. No to co, wybieramy sobie numerek 2 i wtedy by atakowało nam... Aha, całkowicie zatrzymałem się, sorki, puścimy sobie to jeszcze raz. O, teraz widzicie, jak wciśniemy sobie dwójeczkę, to atakuje nam tylko i wyłącznie sieć numer 2, czyli Dialinks, ale jakbym na przykład chciał atakować więcej sieci, na przykład jeszcze sobie jedynkę, to wtedy robię na przykład sobie 2.1, chciałbym jeszcze sobie jakąś tam sieć numer X, czyli wtedy piszę numer tej sieci i tak to wygląda. Ok, zaatakujmy sobie moją sieć, którą wcześniej konfigurowaliśmy i wciskamy dwójeczkę, dajemy Enter. Jak widzicie, teraz jest atakowanie. PMKID. Oczywiście pewnie tutaj raczej nic z tego nie wyjdzie. Choć kto wie, zaraz zobaczymy. Jest generalnie narzędzie jest tak skonfigurowane, że ma wiele przeróżnych możliwości, takie jak atakowanie PIN-em, atakowanie VPS-em, atakowanie jeszcze na handshake'i, także jest to naprawdę mega zautomatyzowane narzędzie, które no, polecam każdemu, żeby sobie potestował zabezpieczenia swojego, rzecz jasna, swojego routera. Widzicie, nic z tego nie wyszło. Widzicie, już złapało nam hasło z tego routera, no jak widzicie, jest to typowo słownikowe hasło, także ktoś mógłby mi teraz rzucić, dobra, ustawiłeś turbo proste hasło, jakieś mega słownikowe, ok, już wam tłumaczę, w sieci są dostępne za darmo hasła z wycieków danych w Polsce. Oczywiście możesz znaleźć bez najmniejszego problemu słownik, który ma 12 giga haseł z polskich wycieków. I taki słownik też możesz sobie ściągnąć i go wgrać do systemu, tak? I z tego korzystać. Ktoś by się mnie mógł teraz w sumie zapytać, ok, a jak wgrać taki słownik? No to już ci pokazuję. Wpisujemy sobie komendę Wi-Fi T, myślnik H, czyli help. I moi drodzy, tutaj mamy taką informację, czyli defaultowo, gdzie się znajduje słownik, z którego się korzysta. Wystarczy, że wejdziemy w tą ścieżkę tego pliku i podmienimy sobie plik. Nic więcej nie trzeba zrobić. Także tak to wygląda o samo podmianę pliku z innym słownikiem. Ok, słuchajcie. Udało nam się już tam gdzieś dotrwać do końca dzisiejszego materiału. Mam nadzieję, że w miarę wam się podobało. Oczywiście to taki materiał, a nie inny, taki temat, a nie inny. I doszło do wniosku, że należałoby jakoś to fajnie wszystko wam podsumować, tak? Czyli pokazałem wam, a raczej obejrzeliśmy sobie dzisiaj we dwójkę, bo ja robiąc to przypominam sobie to też wszystko. Uzmysłowiliśmy sobie, jak ważne jest hasło w naszym routerze, tak? Jakie niebezpieczeństwa za tym się kryją, bo jeżeli będzie mi słabe hasło, to jak wam pokazałem, można je bez problemu ominąć. Jak wcześniej wspomniałem, można wykonać atak DNS spoofing, czyli podmienić komuś stronę na inną, co się wiąże z wieloma różnymi przykrymi sytuacjami, takimi jak przykład gdzieś włamanie na Facebooka, to też jest taki filmik na moim kanale. To, co dzisiaj wspomniałem o tym, że ktoś może was po prostu bezczelnie okraść i wiele innych rzeczy, może podsłuchiwać nawet całą komunikację, co jest wykorzystywane przy ataku Mendy Middle, o którym za jakiś czas też się film pojawi na moim kanale. Moi drodzy, zrobiłem sobie ściągawkę, na którą będę sobie patrzył za jakiś czas z kątem oka, żebym nie zapomniał czegoś wam istotnego powiedzieć. Podsumowując cały temat, ważne jest to, żeby zabezpieczyć sobie dobrze ten router, żeby po prostu nie było żadnych problemów i wydaje mi się, że jakbyśmy mieli sobie wypunktować takie najważniejsze typy, jak to fajnie ugryźć, to na pewno byłoby jednym z ważniejszych rzeczy ukryć sieć. Czemu ukryć? Bo
przepraszam was bardzo. Jeżeli byśmy ukryli sobie sieć, sieć nie jest aż tak bardzo widoczna. Nie jest aż tak bardzo podatna na ataki, na przykład takim narzędziem, które dzisiaj używaliśmy, ciężko byłoby ją wykryć. Inną rzeczą fajną, wydaje mi się, jest wyłączenie takich rzeczy jak logowanie się do routera za pomocą pinu. O co chodzi? Macie jakiś tam pin, który wpodajecie, jak nie pamiętacie hasła, żeby się zalogować do routeru i można to wyłączyć. Jest to, zmniejsza to znacznie ryzyko włamania się. Kolejną rzeczą jest, wydaje mi się, że ważną, dużo osób to ma niestety włączone, nawet nie wiedząc, wyłączenie modułu VPS. Czyli co? Macie na pewno taki guzik na swoim routerze, na nim pisze VPS. Na czym to polega? Załóżmy czysto hipotetycznie, że chcielibyście się teraz wpiąć do routera, ale macie nie wiadomo jak długie hasło, hasło gdzieś jest z tyłu routera, nie pamiętacie tego i nie chce wam się tego sprawdzić. No to podchodzicie do routera, jednocześnie macie jakieś urządzenie w ręce, na przykład telefon, wybieracie sieć sobie w telefonie waszą, urządzenie prosi o podanie hasła, wy przechodzicie do routera, klikacie guzik i z automatu się łączy. Paruje się, w dużym skrócie, urządzenie z routerem i tak to wygląda. Zerknąłem sobie jeszcze i co wam chcę powiedzieć? No i tak to wygląda, trzeba oczywiście to wyłączyć dla waszego bezpieczeństwa, bo zmniejsza to kolejna rzecz, która zmniejsza ryzyko włamania się. No i najważniejsza rzecz, to co dzisiaj wam pokazałem, silne hasło. To, że udało nam się przechwycić dzisiaj hasło, nie znaczy, że zawsze się uda, tak? To nie jest taka prosta rzecz, jak to się wydaje. W dzisiejszym odcinku widzieliście, to było to proste, bo było to przez nas ustawione, tak? Po to, żeby to się udało zrobić, żebyście zobaczyli, że ten program działa, że to nie jest jakiś fake, tak? Nie wiadomo, co tam w internecie możecie znaleźć, bo nie wiadomo, ludzie piszą różne dziwne rzeczy, że niby coś działa, w jakiś sposób działa, ale nie działa. Ale w tym przypadku, to co dziś widzieliście, działa w 100%. Ale, tak jak wam powiedziałem, silne hasło, czyli nie jakieś takie standardowe hasło, password, nie wiem, zieleń, trawa, miłość, ulubione jakieś nazwa serialu, cokolwiek, tylko po prostu jakieś silne hasło, na przykład nie wiem, nie dajcie jakiś imion, tylko po prostu musi być silne hasło na podstawie, przynajmniej załóżmy 8 znaków, znaki specjalne, czy jakiś wykrzyknik, cyfry, znaki łączone, żeby to nie rzucało tak się w oczy. Podam wam przykład silnego hasła oczywiście w opisie. I co? To by w sumie, moi drodzy, było na tyle. Zapraszam was także do subskrypcji mojego kanału. Jest was, no, ponad 800 osób, co bardzo mnie motywuje, bo motywuje mnie to też do nagrywania. Motywuje mnie do tego, żebym pisał dla was bloga. No i co? Serdecznie was zapraszam na grupę na Facebooku, którą otworzyłem specjalnie dla was, żebyście się mogli komunikować ze mną nawzajem i ja z wami i wy pomiędzy sobą jako widzowie zadawali pytania. I co? W sumie to chyba byłoby na tyle, także niebawem będą też nowe odcinki na moim kanale, niebawem może będzie odcinek na kanale jak podglądać kogoś przez kamerkę internetową, oczywiście kogoś, czyli nas z innego urządzenia, no i co, czekajcie na nowe wieści, zapraszam was do oglądania i subskrybowania mojego kanału, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.